W dniach 29-30 listopada Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała konferencję Oświata Polska na Ukrainie – współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dyrektorzy i nauczyciele szkół stacjonarnych i sobotnio-niedzielnych z polskim językiem nauczania z całej Ukrainy dyskutowali nad dalszymi perspektywami oświaty polskiej na Ukrainie. Rozmawiano na temat wizji działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, delegowanie nauczycieli, zaopatrywanie szkół w podręczniki i pomocy dydaktyczne. Celem dzisiejszego spotkania jest po pierwsze podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania programu Biało-Czerwone ABC, projekt opieki nad oświatą polską na Ukrainie. Chcemy przeprowadzić taką wstępną ewaluację, sprawdzić co było dobre, co należy w roku 2015 poprawić. No i właśnie na bazie wniosków, które zostaną wypracowane w czasie tego spotkania, liczymy, że przyszłoroczne wsparcie dla nauczania języka polskiego na Ukrainie będzie jeszcze bardziej efektywne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje obecnie na Ukrainie, ale także na Białorusi, na Litwie, w Wielkiej Brytanii i Irlandii nowy eksperymentalny program dwuletni wsparcia dla szkolnictwa polskiego. Dochodzimy do końca pierwszego roku realizacji tego programu. Jest dla nas bardzo ważne w tym momencie, żeby podsumować ten pierwszy rok. Rozmawiamy tutaj o wielu ważnych sprawach. Wiele tutaj jest miejsca na wymianę doświadczeń, na podejmowanie dyskusji i próbę ustalenia wspólnych kierunków, tak żeby działania, które wszyscy z różnych stron podejmujemy, służyły naszym wspólnym celom, jakim jest podnoszenie i rozszerzanie oświaty polskiej na Ukrainie. W tym roku po raz pierwszy Fundacja Wolność i Demokracja, która opiekuje się szkolnictwem polskim na Ukrainie, wprowadziła transparentny system wspierania nauczania języka polskiego. To znaczy, że dotacje dla szkół sobotnio-niedzielnych i dla szkół stacjonarnych z polskim językiem nauczania przeliczane są odnośnie liczby uczniów oraz godzin, które nauczyciele przepracowują w tych szkołach. Również każda ze szkół, która uczestniczy w programie i utrzymuje dotacje z budżetu państwa polskiego, musi opierać swoje nauczanie na konkretnym programie zaakceptowanym przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy lub podstawie programowej wypracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej Polski. Powstała baza danych wszystkich punktów nauczania języka polskiego, zarówno szkół stacjonarnych z polskim językiem nauczania, tych szkół stacjonarnych, w których działają piony, szkół sobotnio-niedzielnych, innych form. No, na bazie tego też przeprowadzono pewne statystyki, dzięki którym wiemy, kto się uczy języka polskiego, ile z osób uczących się języka polskiego ma polskie pochodzenie, ile osób uczy się tylko dlatego, że język polski jest po prostu popularny dzisiaj na Ukrainie i staje się coraz bardziej popularny, w jakim wieku są te osoby, które uczą się języka polskiego. To wszystko pozwoli nam, ta wiedza pozwoli nam dostosować formy pomocy w taki sposób, żeby były jak najbardziej efektywne i skuteczne.